Dzień dobry, witajcie na Brodę z Kosmosu. Moim i Państwa gościem jest osoba, której chyba nie muszę przedstawiać, ale jednak przedstawię. Tadeusz Drozda, człowiek, który przez Polaków został uznany za najbardziej lubianego człowieka roku. W Polsce. Tak jest. Jak się pan czuje, będąc najbardziej lubianym? Czy to jest ciężar, który nosi pan ze sobą jako brzmienie? Fatalnie się czuję. To byłem kiedyś, nie dzisiaj. Ale mi się wydaje, że to kłamie tego. I wtedy, jak to ogłosili, to było mi tak żal, że nie jestem najbardziej lubianym człowiekiem świata. Wie pan, to cholera. No. Bo człowiek jest zachłanny. Oczywiście. Że... No tak jak na przykład pan prezes powiedział, jak mówię prezes, to wiadomo kogo. Domyślimy się. Jest tylko jeden prezes. Tak. Polska jest jedynym krajem na świecie, gdzie krajem rządzi prezes. W innych krajach jest jakiś król, prezydent, premier. No ale to jest a u nas prezes. Prezes, to jest wyjątkowość naszego kraju. Więc ja niestety, ale w Polsce tak, jak ja, to był inny, pamięta pan, który to był rok? 98 rok. No właśnie. A na trzecim miejscu był wtedy pan Lech Wałęsa. Tak. To ja byłem pierwszy, także to, ale to już minęło, także państwo się, jeżeli ktoś nie wie, kto to Drozda, to niech się nie bije w piersi, chyba że jest kobietą. I miał pan tak, no, został pan wybrany, gdy leciał w Polsce i rządził, właśnie chyba rządził całą komedią w Polsce, program oczywiście Śmiechu Warte, który w pewnym momencie był tak, że nie było osoby, która tego nie oglądała. Wtedy jeszcze był Śmiechu Warte? Tak, tak mi się wydaje, że końcóweczka była. No to tak. I to było coś, co było tak niesamowicie właściwie definiujące komedię dla każdego Polaka, niezależnie od wieku. Ja oglądałem, moja mama, moja babcia, jakby miała młodszego brata też. Ale to nie wynika z tego, że to ja taki byłem dobry czy coś, tylko to wymyślili Amerykanie to. No tak. Oni wymyślili program American Finance Home Video, i to był najpopularniejszy program na świecie wtedy. No i polska telewizja kupiła licencję, że można to puszczać i puszczała. Mm-hmm. Także to po prostu oni to wymyślili. Amerykanie w ogóle, na przykład w Polsce, prawda, oni zrobili tak, że motorem działań w Polski od Polsce od wielu, wielu lat jest postać amerykańska, którą mm-hmm. wymyślili Amerykanie, a przede wszystkim Walt Disney wymyślił. Postać o nazwie Kaczor Donald. I w Polsce od wielu, wielu lat ta sprzeczność mm-hmm. w imieniu i nazwisku tego Kaczora dyryguje polskim życiem politycznym. Jak Kaczor coś powie, to Donald odpowiada. A jak Donald tego, to tego. Ten mówi, że ten jest ryży, a tamten, że... I wie pan, był okres fatalny, jak pan, jeden z tych dwóch członów został prezydentem Europy, jak to mówią niektórzy, uciekł do Europy. Tak, uciekł. Bo to Polska jest takim krajem, że jak kto nie ma co w Polsce robić, ciach ucieka i już nie zostaje prezydentem tak, Europy. Albo zdecydowanie był krok albo do papieżem zostaje, albo zostaje bońkiem, czy coś. To. I to, ci, co uciekają... To Lewandowski też uciekł. O, Lewandowski też uciekł. To zdrajca. Tak. Czy Kiryje-Skłodowska, inna tam. Nawet Mickiewicz. Zdrajca. To prawda. To jest wszystko. Uciekli z kraju. No właśnie. I on wtedy uciekł. Ale wrócił. No. I ja się ciągle mu dziwię, że mu się chce, ale to już jest jego sprawa. Tak, to prawda. Ale dalej mamy Kaczor to. I dobrze, no ja wiem, to był ten program, ale po pierwsze prowadzący go boksowy Saget miał pewien styl. No to nie jest tak, że pan go kopiował. W żadnym momencie nie było takiej sytuacji. Ja nawet nie widziałem oryginału. No właśnie. Więc nie miałem kogo. Więc skąd u pana się wziął, po pierwsze, pomysł jak... No bo prowadzenie programu, który po pierwsze jest tam amerykański w stylu, ale my tak naprawdę dopiero tworzymy telewizję, która ma próbować być nowoczesna, kapitalistyczna, prawda? To jest jeden z takich pierwszych. Reżyserem tego programu był mój przyjaciel Leszek Szopa i on wiedział, jaki ja jestem. Nic mi nie pokazał, jak to gdzie indziej wygląda. I mówię, masz tutaj, tu, mów o tym. Na początku starał się pisać te teksty dla mnie, ale ponieważ on też jest autorem, kabaretowym, w Szczecinie mieszka, ale potem dał spokój. Tylko mi w hasła mówi, teraz mów o tym. Ja nawet tych filmów, które komentowałem, nie widziałem. Dopiero na żywo w trakcie? Czy w ogóle nie widziałem. W ogóle? Nie. Na początek starali mi się pokazać, dajcie co. Czyli nie jest tak, że jakiś jedna rodzina nie. Polska, która nagrała i pan to od 20-30 lat pamięta. Nie, to jest ja czasami widziałem ten program w emisji. No dopiero, tak. Ale nie wszystkie oglądałem. No tak, no ja tak. Nie jestem taki fan. No nie ogląda pan siebie. Znaczy nie oglądam, ale rzadko. Teraz coraz rzadziej, bo nie mam gdzie. No, chyba pierwszy raz pana obejrzę. O, to pan zobaczy siebie. Ja zobaczę siebie. Na tych fotelach. Pięknych. Ja czy pana... montowałem, czy edytowałem. No piękna koszuleczka, tak. No to reklama jakaś jest. Nie, to jest po prostu, że jest. Rainbow.
Jestem jak jednorożec i... No nie, proszę pana, to jest wroga koszulka, bo tu jest słowo rainbow. Rainbow, które w naszym tak, katolickim, porządnym kraju w ogóle jest zabronione w myśleniu nawet. Przepraszam. No, niech pan się bije w piersi, ale dopiero po zakończeniu, bo to jest dużo efektów, będą przez a ma taką pierś, jak pan raz walnie, to będzie niosło się i niosło. A to jest ciekawe, bo jak z kim nie rozmawiałem tutaj przygotowując się, każdy miał jakiś jeden wideo z tych właśnie najśmieszniejszych wideo naszych polskich, który gdzieś tam mu zapał w pamięci, mimo tego, że oglądał to na przykład 20 lub 30 lat temu. Ja też mam swoje ulubione jedno. Ja nie pamiętam. Że nigdy nie miał pomysłu, kurczę, taka jak na przykład jako taka baza, że powiedział, dobra, na podstawie tego napiszę sketch. Nie, to wie pan. To była, ja przyjeżdżałem, proszę pana, nagrałem 6 programów w ciągu dnia. W ogóle nie miałem chęci i czasu oglądania. Ja robiłem swoje, a robotę odwalał Leszek Szopa. Robot montaż. I on to montował, dobierał i już. Każdy program nagrywaliśmy 2 razy i ja za każdym razem mówiłem co innego. O. I on wybierał co lepsze. Super podejście. Czyli to był taki troszeczkę, czyli w pewnym sensie był pan takim stand-uperem, który sobie... Tak. Dzisiaj jak mamy tych stand-uperów wszędzie, każdy co drugi jest stand-uper, zresztą mamy ich, to pan... przecierał szlaki dla tych osób. Że tak, nawet nie wiedziałem, nie miałem świadomości. Ale ja i wtedy, i teraz tak robię, że wychodzę na estradę, patrzę na ludzi i zaczynam gadać. No i tak, no i to teraz i zaczynam gadać. Byłaby szkoła. Ale dalej tak robię, tylko że coraz rzadziej, bo mało mnie gdzieś tam proszą na występy, ale teraz w Koszalinie zagrałem w Teatrze Muza. Proszę pana, swój jubileuszowy program pod tytułem Kabaretowa 50, bo już ja, proszę pana, 50 lat na estradzie i w telewizji, trochę już to leci. I tam naprawdę trochę ludzi przyszło i naprawdę super mi się, ja się bawiłem, ale z tego co widać, oni też. Parę lat temu występowałem w Melbourne, a ja w Australii to 6 razy już byłem, także objechałem. I ani razu pająki żadne nie ugryzły. To ja zawsze z Australią cię kojarzę tylko z najgorszymi pająkami. Tak, ale żeby trafić na pająka, to trzeba wyjść z hotelu. A mi się nie chciało. Rozumiem. Mi się nie chciało. Także byłem w hotelu, to kąpałem się w basenie i albo czasami na plażę pojechałem, chyba. W każdym razie w tej Australii, jak w Melbourne grałem, to tak jakby wydusić mój program na czysto. Mm-hmm. To samego programu było się tak godzina 40, godzina 45, ale w Melbourne, no przyznam, że z przerwą, program trwał ponad 3 godziny. Tak, także na czym polega takie, człowiek gada, ja teraz do państwa gadam, ale państwo nimi nie przerywają, bo co, nie będziecie bić braw do telewizora. Ale tam chyba, że ja montażu teraz. Ja będę dodawał chociaż jedne brawa dodam. Ale to nie przeciągnie czasu. Przeciągnie, bo ja zrobię pauzę i zrobię brawa i mówię na publiczność, która tutaj jest. A tam, ja coś powiedziałem, a oni byli brawa i śmiali się jak cholera. Mówię na przykład, tam był taki bardzo miły koncert w tym Melbourne. A tak gdzie indziej to tak właśnie jest. Ile pan ma tego programu? Ja mówię, no wiem, ile, z 1,5 godziny. Kończę, patrzę 2 godziny. No i to tak, najgorsze jak mnie zapraszają, gdzieś mówią, panie tatku, ale tak tylko 15 minut. No tak, tak. To jest dla mnie cios, nawet nie powiem w co, bo ja do 15 minut ja mówię dzień dobry państwu. Bo skończę, dzień dobry państwu, patrzę już 15 minut. 15. To jak się to, jako że jest pan... Można powiedzieć oldschoolowym komikiem w tym sensie, że kabaret nasz wrocławski, jako wrocławianin z urodzenia, założony we Wrocławiu, gdzie pisaliście głównie skecze, prawda? Więc z czym się pan czuje lepiej? W pisaniu? No bo pan jak każdy facet, który w tej gadaniu kłamie. Nie we Wrocławiu zakładany? Myśmy nigdy nie pisali żadnych skeczy. Naprawdę? Żartuje pan? To było wszystko na zasadzie spotykaliśmy się i energia? Myśmy na przykład mieli taką zasadę, że jak na przykład graliśmy jakiś program, tak. Objechaliśmy te wszystkie kluby studenckie, no i wstyd było jeszcze raz tym samym jechać. To myśmy robili tak, że gramy gdzieś tam, na przykład wyjeżdżamy do Gliwic. Pamiętam, był taki klub Spirala, czy Gwarek, to umawialiśmy się, że kto powie ten sam tekst, co było w tamtym programie, to dostawał od wszystkich kopa. I przyznać muszę, że te nowe programy, one były słabawe, ale nie było szans, żeby ktoś powtórzył. Każdy musiał coś nowego i skecze były też, bo skecz, proszę pana, to jest rozmowa co najmniej dwóch. A u nas dużo też było monologów, a ja w szczególności się specjalizuję w monologach. Mm-hmm. Także tutaj to... I było, no właśnie, no to jak improwizować codziennie, czy też co tydzień? Nowy monolog, prawda? To ja tak normalnie całe życie robię. Jak robiłem, nagrywałem coś mi bardzo, no to co to tam? Tylko wiedziałem, o czym mam mówić. A jak wchodzę na estradę dzisiaj, to też coś tam się zdarzyło, coś to skojarzę. Oczywiście, że ja nie wszystko wymyślam, bo
Jak powiem monolog i kawałek się ludziom spodoba, to ja zapamiętuję ten kawałek. Potem dokładam następny. I jak monolog na początku ma 3 minuty, to potem ma 20. Czyli nie ma pan czasem tak, że nie wiem, siedzi pan sobie, ogląda wiadomości, powiedzmy, coś, co będzie motywować. I nagle pan, mam to, aż się prosi, żeby znowu taki pan żart, kłamie. Nie oglądam pan wiadomości. Wiadomości nie oglądam nigdy. Jakich, nie wiem, nie wiem, co powiedzieć. No nie, no. Trafił się... pan, przechodzi pan ulicą i są włączone i zobaczył pan. Nie, nie, ja proszę pana, strasznie nie lubię, jak ktoś długo trwa. Mhm. Więc ja chcę się coś dowiedzieć, to dzisiaj jest taka fajna forma wiadomości, jak internet, że ja będę otworzył jakąś tam stronę i już wszystko wiem. A tak musiałbym pół godziny słuchać. No tak, dobra. I to oszukane, nakłamane, zmontowane. Czyli nie ma pan tak, że no, trafiło się i kurczę, aż bym to zapisał, bo tutaj super żart? Czy po prostu zostanie w głowie, to zostanie? Zostaje w głowie, to co zostaje. Natomiast dzisiaj nie bardzo mam gdzie te żarty sprzedawać. Mało kto mnie gdzieś... Na kiedyś... YouTube. Na YouTubie można pana wciąż znaleźć. Jestem no ale tak, ale ja tam nagrywam, taki jak pan się znajdzie i mnie zgwałci, ale tak naprawdę to... Kiedyś nawet parę razy tam coś powiem i ostatnio wystąpiłem jak przelot, tam dobry przelot, czy też taki pan bardzo miły, młody, robił ze mną rozmowę i ja powiedziałem na końcu tej rozmowy, że ja sprawdzę, czy ktoś oglądał to dzisiaj i podałem swojego maila, o teraz też podam. O, proszę bardzo. tadeusz@drozda.pl Proszę pisać. No jak nie, to tyle, co zapamięta przeciętny, inteligentny człowiek. No. tadeusz@drozda.pl Jak ktoś oglądał, to niech coś napisze, że albo oglądał, albo że mu się nie podobało. Tak, to jest dla mnie ważne, więc to nawet powiedzę dla pana. Dla mnie ważne, ja czuję teraz presję, żeby widzowie, drodzy widzowie, proszę napiszcie, żeby pan Drozda na mnie nie nakrzyczał potem. I jeden pan napisał mi w komentarzu do takiego, jak tak powiedziałem, że panie Tadeuszu, jak to rzadko, że pan tak rzadko gdzieś tam pan gada i niech pan zrobi w telewizji taki program pod tytułem Drozdy Warte. Takie coś. I to taki facet. No i uważam, że nie głupi pomysł. Pomysł dobry, bo to jest tak, ktoś tam pamięta Śmiechu Warte, to już, młodzież w ogóle nie pamięta. Mi się wydaje, że pamiętałem, ale troszeczkę zremiksowałem, bo to teraz głównie trafiałem na Śmiechu Warte na YouTubie. No tak, ale to Drozdy Warte. I że jak ja o czymś mówię, to ten temat jest Drozdy Warte. I on mi tak to wytłumaczył, ten człowiek, nie pamiętam kto to, no ja gdzieś tam mam zapisane. Hello, hello! No właśnie, powiedzcie, czy taki program Drozdy Warte, żeby gadać do telewizora? No może bym gadał co jakiś czas. No. Jako taki satyryczny spojrzenie. No niekoniecznie. Nawet nie musi być satyryczny. Drozdy. Inaczej, mi się wydaje, że nie ma już poważne spojrzenie na polską rzeczywistość, jest to smutne, więc czasem lepiej tak powiedzieć. No, tak. Bo to się wszyscy dołożyć. Niech pan jeszcze, pan mówi, że będzie trwało 15 minut. Tak, już dobijamy, nie, 15 chyba, przepraszam, aż sobie spojrzę, żeby nie było tutaj... Że w tym momencie 13 minut, proszę pana. A to jeszcze dwie. I kto kłamie teraz? No, nie media kłamie. Mi się zdawało, że 17 minut. A to z technologią? Pan jest szybki, proszę pana, bardzo. No to ja zapytam o jedną rzecz, która dla mnie jest... zaskoczyło mnie, gdy przeczytałem. Zaraz się okaże, że przeczytałem, że to jest nieprawda, to będzie mi smutno. Jak pan powie, że ja napisałem piosenkę Parostatek, pana zaskoczyło, to... Nie, całe szczęście. Na szczęście nie, aczkolwiek trafiłem na to i miałem taki znak zapytania, bo trafiłem na to chyba na 5 stronach, w tym między innymi, gdzie jest pana biografia jakaś i o książkach pana. Swoją drogą, skąd to się wzięło, że to znajdzie się prawie na każdej stronie internetowej? Jako ciekawostki o Tadeuszu Drozdzie, autor Parostatek. Bo nie mają co Drozda, najładniejszy nie jest, najwyższy nie jest, najdowcipniejszy nie jest, ale Parostatek tylko on napisał. No to w ten sposób. Tym się wyróżniłem w tym narodzie. No wie pan, to jest wciąż po dziś dzień chyba, nie wiem, czy mogą być osoby 10 lat mieć, nie wiedząc, kto jest Krzysiek Krawczyk, a i tak znają... Parostatek, no tak. To, że ja nagrałem tam, nie wiem, już ponad 1000 programów telewizyjnych, wszystko tego, a i tak każdy pamięta. No nie ma znaczenia. No właśnie, bo... Ale dobrze, że napisałem, dobrze, to prawda, że Krzysiek to prawda. Przepiękna piosenka, każdy śpiewa. Tak. Ale moje pytanie miało być o czymś innym. No. O tym, no bo mamy tak, mamy piosenki, pisanie, mamy programy, które pan prowadził, które są satyryczne, które są mniej satyryczne, mamy takie występowanie przed publicznością. To są dosyć różne miejsca troszeczkę dla artysty, żeby, jak to ładnie się mówi, ekspresję swoją wyrzucić z siebie. I w którym czuje się pan najlepiej? Właśnie w tym, gdzie jest po prostu pan i publiczność. Czy właśnie jak sobie siedzę i piszę piosenkę, albo piszę treść, albo piszę coś, pomagam coś z kolegami. Kto się tam mną tam przejmował, co ja lubię najbardziej? No ale to teraz chyba... Całe moje życie było takie, że ktoś mnie do czegoś zmuszał. I występy kabaretowe były takie, że ja studiowałem na Politechnice, skończyłem na Politechnikę,
No ale od pewnego czasu zaczęli płacić. Nie za dużo, ale płacili. Ale płaci. I miałem jakby porównanie, ile bym zarabiał jako inżynier po prytencji, a ile jako ten artysta, który się tam szwenda po Polsce i występuje. I wychodziło, że więcej. Nawet nie wiem, czy dzisiaj by tak dużo, by było. Oj, powiem. Tak. Tak? No to co? Wydaje, że taki porządny inżynier po pojedynce. No, to co pan... Niech pan zapyta takich... Taki inżynier, już nie mówię, że Robert Górski. IT. No Robert Górski, no ale do Roberta Górskiego? No ile nie, mamy ja byłem taki Robert Górski. A no dobrze, wtedy, dobrze. No tak, tak. Więc to ja mierzę w te. No duże pieniędzy po prostu się zarabiało. A właściwie bez żadnego wysiłku. No tak, no to żeby być było... dobrym inżynierem, to trzeba naprawdę, to jest zapieprz, wie pan, to naprawdę trzeba siedzieć 8-10 godzin, coś projektować. Z tego wynika, że pan wybrał karierę na estradzie z lenistwa. Wyłącznie. Całe moje życie to jest jedno wielkie lenistwo. Po prostu robiłem to, co mi najłatwiej przychodziło. 50 lat lenistwa. Tak, nic mi się nie chce. Nie tego, no oczywiście jak mi ktoś kazał, to... Dlatego ja byłem jedynym chyba artystą estradowym, który się cieszył nad... Jak ktoś zadzwonił, bo pani Tadeusz, musimy odwołać ten koncert, bo coś. A ja ojej, będę miał chociaż trochę wolno. I do dziś tak mam. No prawda. Jak tutaj zadzwonił pan prezes najpierw, że chciał, żebym ja czytał, Joker taki tak. film miał być. Ja miałem czytać. Ja już się do tego przyzwyczaiłem, że mam ten Joker, tak. Ja go obejrzałem, ten film. A potem zadzwonił, wie pan, niestety firma Warner Brothers powiedziała, że tak, nie. Nie wiem, że się przestraszyli pana. Nie, na początku myślałem, że jest taki kombatant. Mówię, nie dość, że mnie telewizja publiczna olewa, to jeszcze Warner Brothers mnie olewa. Jaki ja jestem kombatant. Ale później się okazało, że oni ten film akurat mieli warunek wszędzie, że wszędzie się ukazywał bez lektora. No i to nie, że Drozda im nie pasowało. No niestety. No. A tak myślałem, ale może pan opowiadać w ten sposób. A ja mówię, że Drozda, nawet Warner Brothers mnie lubią. No dobra. Więc jak on powiedział, że nie będzie tego Jokera, ja mówię, nareszcie mam spokój, nie muszę do Gdańska jechać. A on dwa dni później zadzwonił. Nie, wie pan, jak nie ma Jokera, bo tu ludzie się napalili, że pan coś tam będzie czytał. Tak. Znajdziemy jakiś ohydny, bez sensu. Tak. Jakiś tragiczny do dupy, taki ten horror. I pan to będzie czytał. To nawet nie obejrzałem tego horroru. Będzie pan miał mniej roboty, bo jest dużo mniej gadania. No właśnie. Jest dużo więcej, chyba że pan będzie chciał podkładać głos na zasadzie, bo tam są flaki, więc będzie... No będą flaki, ostrzegam. To będę oglądał z zamkniętymi oczami. Tak, to może to najlepszy sposób. Z zamkniętymi oczami będę oglądał mój, tak będzie. No. Dla tych, którzy już pewnie część z was widziała, więc jeżeli widzieliście ten przepiękny, ja już zakładam, już przepiękny popis rystyki, no to dajcie znać w komentarzach oczywiście. A ja, skoro już przekroczyliśmy 15 minut, już nie będę męczył. Nie. Więc, bo oczywiście najchętniej bym odwołał, przepraszam, teraz już gdybym wiedział, że powinienem odwołać... Pokaz bym odwołał. Wszystko bym odwołał, żeby nawet gadali. Rozmowy bym odwołał, żeby nie męczyć pana. No nie, wszystko. Także pamiętajcie, tadeusz@drozda.pl. Czekamy na maile, jak najbardziej. Ja się dowiem o tym potem na pewno, bo dostanę. Ja do pana od razu prześlę te maile. Tak jest, więc bardzo państwu niesamowitą przyjemnością było. Mimo tego, że kłamałem przez większość rozmowy, za co najmocniej. Ale to swoją drogą, sam fakt, że się przyznaję, że kłamałem, to już mnie czyni lepszym niż chyba nasza telewizja. Tak, no ale poza tym ma pan słowo rainbow. Tak jest. Na tym tak jest, to już jestem. Pana na jakieś poziomy wynosi. Nie wiem, czy akurat bezpieczny. A ja jestem duży chłop, jak pan powiedział. Jestem duży chłop, ja sobie poradzę. Jak pan będzie spadał, to będzie większy chłop. To prawda. No. I moim i państwa gościem był Tadeusz Drozda. Dziękuję bardzo.